Witam wszystkich serdecznie. Rozmawiam w tej chwili z Kingą Wronką, która 3 dni temu dołączyła do protestu głodowego w miasteczku namiotowym opiekunów osób niepełnosprawnych pod Sejmem. Powiedz, Kingo, jak się czujesz w tej chwili? Witam. Czuję się akurat w tej chwili trochę lepiej, bo dostałam tu jakieś witaminy, które miały mi poprawić samopoczucie i faktycznie trochę poprawiły, bo już czułam się bardzo słabo jak na 3 dzień, no to zdecydowanie za szybko mi dopadło zmęczenie, ale to jest niestety wynik nocy, która była bardzo zimna i po prostu przemarzłam, tak? Więc szybciej mi dopadł, że tak powiem, głód i zmęczenie z tym związane. Powiedz, co zdecydowało o tym, że porwałaś się na uczestnictwo w głodówce? To znaczy, ja ten proces obserwuję od samego początku, jak jeszcze zaczynali opiekunowie dzieci swój protest. Jak wchodzili do Sejmu, to byłam tam razem z nimi. Byłam również pod Sejmem, solidaryzowałam się z nimi, jak już byli w środku. Organizowaliśmy pikiety z Kancelarią Sprawiedliwości Społecznej. Potem rozdawaliśmy tutaj ulotki, ogłaszając, tak, bo to się niestety na początku też nie bardzo przedostawało gdziekolwiek i nikt o tym nie wiedział. No a potem jak usłyszałam o tym, że dorośli opiekunowie planują dołączyć, no to się nie wahałam, tak? Ja jestem tutaj od pierwszego dnia, jako że mieszkam w Warszawie, no to po 10, po 12 godzin byłam w miasteczku i po prostu z tymi ludźmi, to trzeba tu przyjść, żeby wiedzieć, o co mi chodzi, bo inaczej to wygląda w odbiorze medialnym, czy nawet gdzieś tam facebookowym, internetowym, a inaczej jak się przyjdzie i tych ludzi pozna osobiście, porozmawia się z nimi, to po prostu ja się z nimi tak związałam emocjonalnie i tak bardzo się z nimi solidaryzuję, że po prostu postanowiłam no, pomóc im, tak, żeby spełnić te ich postulaty, postanowiłam zacząć głodówkę, że to może jakoś wpłynie, tak? No niestety jak na razie bez odzewu, ale się nie poddam. Jak długo zamierzasz protestować? Tak naprawdę do skutku, czyli albo do spełnienia postulatów i jakichś rozmów ze strony premiera, na przykład, żeby chociaż tu przyszedł i miał odwagę powiedzieć tym ludziom, że dla nich nie ma pieniędzy, to już dla mnie będzie w ogóle wielki sukces, że się odważy wyjść, albo jak mi zabierze karetka, tak? No bo inaczej sama z siebie na pewno nie przerwę. Jestem tutaj ze swoimi psami, także zamieszkałam w namiocie i się stąd już nie ruszam. Powiedz, jakie są twoje wrażenia, jak odbierasz inaczej, jak odnoszą się do was mieszkańcy Warszawy, którzy tam was odwiedzają w tym miasteczku namiotowym? Mieszkańcy Warszawy są cudowni i bardzo się z nami solidaryzują. Dostarczają tutaj ludziom jedzenie, picie, jakieś koce, ubrania, łóżka polowe. No naprawdę wszystko, nawet paliwo, tak, i gaz, więc przychodzą, rozmawiają, są tacy, co przychodzą codziennie, bo też już się pozaprzyjaźniali, siedzą tutaj z nami, dzwonią, pytają się, czy coś potrzeba, przychodzą, tutaj mamy takie kino plenerowe i przychodzą na te filmy do nas, na pokazy ognia, jutro mamy karaoke takie antyrządowe, więc też pewnie trochę ludzi przyjdzie o 18:00. Ja uważam, że gdyby nie ci ludzie, to ten proces nie miałby tu sensu, bo po prostu ludzie już by psychicznie nie dawali sobie rady, tak? Że nikt się nimi nie interesuje. A dzięki temu, że właśnie warszawiacy przychodzą i popierają i płyną ciepłe słowa, to jest łatwiej, myślę. Zdajecie sobie sprawę z tego, że media ten wasz protest starają się na wszelkie sposoby wyciszyć. Praktycznie śledząc wczoraj doniesienia medialne, to były tylko takie pojedyncze wzmianki, że są jacyś opiekunowie osób niepełnosprawnych pod Sejmem, którzy się czegoś tam domagają. Docierają do was informacje jakieś ze świata zewnętrznego? To znaczy tak, docierają tutaj na bieżąco, ludzie informują, co było, a czego nie było. Jakieś pojedyncze migawki się pojawiają w kontekście chyba również protestu, który nadal jest w Sejmie. Tak. I tutaj bardziej było rozdmuchane. No ale już mamy jutro wejście na żywo w telewizji warszawskiej, także
No mam nadzieję, że to jest kwestia czasu, że media przestaną wyciszać sprawę i zrobi się o tym głośno. Tym bardziej, że no my sami staramy się, żeby było głośno. 5 razy dziennie wychodzimy pod ulicę, właściwie pod Sejm z megafonami. Mamy teraz już nagłośnienie mikrofon, więc po prostu bardzo głośno domagamy się, żeby tutaj do nas przychodzili posłowie. Przychodzą pojedyncze osoby, tak? Mamy 460 posłów, może 15 było do dnia dzisiejszego, tak? A trzeba przypomnieć, że 8 dni już trwa protest. Więc to jest, no co robi reszta, tak? Po co nam w takim razie 460 posłów, skoro tymi najbiedniejszymi się oni tak naprawdę nie interesują zupełnie. No tak, to jest rzeczywiście słuszna uwaga. Kingo, co chciałabyś przekazać tym wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam w Polsce siedzą jeszcze w domach i przyglądają się temu protestowi na ekranach telewizorów, bądź śledzą go po prostu tylko w mediach? Tym, którzy mają swoich podopiecznych przykutych do łóżek, nie mogą z wami być, i tych, którzy są niezdecydowani, czy udać się pod Sejm, czy potrzebna wam jest jakaś pomoc, wsparcie. To znaczy tak, na pewno z jednej strony rozumiem ludzi, którzy nie mają z kim zostawić swojego podopiecznego i nie mogą tutaj przyjechać, bo odchodząc od łóżka tego chorego narażają go na utratę zdrowia bądź życia. Więc takich ludzi, którzy naprawdę nie mają wyjścia, nie namawiam, żeby tu przyjeżdżali, ale wszystkich innych, którzy mają możliwość przyjechać tu chociaż na jeden dzień, na dwa, jak najbardziej zachęcam, bo tak naprawdę jesteśmy tutaj dla was wszystkich. Oczywiście walczymy o wszystkich i walczymy o to, żeby wszyscy byli równi. Dobrym przykładem jest tutaj Dorotka z Marcinem, małżeństwo, gdzie kobieta jest na wózku i ma porażenie czterokończynowe i wszystko przy niej robi jej mąż. Ona zupełnie koło siebie nie jest w stanie nic zrobić, tak? No i to jest dla mnie taki przykład, że naprawdę można wsiąść, przyjechać i być tutaj 24H i mimo takiej niepełnosprawności i ta dziewczyna cały czas uśmiechnięta buzia i cały czas pogodna. I naprawdę ona zaraża uśmiechem wszystkich wokół pełnosprawnych. Ja rozmawiałem wcześniej z Piotrem Kretem. Wspominał o tym, że nie ma tam żadnego problemu z noclegiem czy wyżywieniem. No, nie ma, jedyny problem jest warszawiacy, to zimno, tak. Warszawiacy przynoszą bardzo duże ilości jedzenia, picia, są namioty, są już nawet łóżka polowe, jest ogrzewanie. No teraz to już myślę, że to jest tylko kwestia dobrej chęci, żeby przyjechać, czy nawet przyjść, jeżeli jest to warszawiak, tak? Na jedną noc położyć się i zobaczyć, jak to wygląda tutaj w środku. Więc zachęcam każdego, bo myślę, że siedząc w domu nic nie zmienimy. Wkrótce święta wielkanocne. Jesteście gotowi spędzać je tam w miasteczku, w tym rodzinnym, nazwijmy to, gronie, bo stanowicie już tak, pewnego rodzaju rodzinę. Tak, tak. My stanowimy rodzinę w tym momencie i myślę, że tak naprawdę jesteśmy w stanie tutaj spędzić święta nie tylko te, ale również Bożego Narodzenia. Mamy nawet choinki i na tych choinkach jest napisane: odejdziemy jak urosną. Dobrze, czyli tyle na razie, Kingo. Być może później będziemy się jeszcze łączyć, żeby podać więcej informacji internautom. Ja na razie. Tak. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy tutaj do nas przychodzą, którzy nas wspierają, którzy dzwonią, piszą, wyrażają swoje poparcie i naprawdę zachęcam was, żebyście tu przychodzili, żeby ci ludzie się nie czuli sami, bo walczą tak naprawdę dla nas wszystkich, nie tylko dla niepełnosprawnych, również dla tych, co są biedni, co nie mają za co żyć, co są wyrzucani, eksmitowani na ulicę, na bruk, także naprawdę warto tutaj przyjść i poznać tych ludzi osobiście. Dziękuję ci, Kingo, bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.